No cześć, siemanko, witajcie w kolejnym sezonie Farming Simulator z Lexanim. Dzień dobry. Dzisiaj gościł nas Czorny. Hej. Czego To tak skaczesz? skacze. Para się już do roboty. Tak, dzisiaj czarny tego. Czorny, Jest. na ciebie czeka Czorny dzisiaj kultywator. Lexanim będzie dzisiaj orał, a ja zbieram belki, które zrobiliśmy wcześniej przed górą. Sorry, ja będę siał. A czego ja powiedziałem? Orał. A, wiesz, bo najpierw się powinno orać, kultywować i tak dalej, a my A to te, trochę. tak w ogóle co tego, co siejemy? Rzepak, oczywiście. Rzepak Rzepak 2,5 tysiąca najdroższy. kosztuje teraz. Ja mogę też to wozić, daleko nie ma. No bo kukurydzia raczej nie posiejesz, bo po pierwsze Nie mamy nie sprzętu. obsługuje ten siewnik siania kukurydzy, a po drugie nie mamy tego. Nie mamy. No cholera, Aleksani, czemu tej jednej belki nie zrobiłeś? To co? Mi jednej brakuje na przyczepie. tak by. A właśnie, gdzie ty wozisz się sprzedawać? Tam masz na To, że. mapie pod dziewiątką. Nie wiem, czy to Nie, chyba do drogi inaczej, 1, 3 i masz tą nie. belkę. Najlepiej nie chcę zobaczyć to belki. Dam ci Aha, wtedy ja belę. myślałem, że to do obory trzeba wywieźć. No bo tam jest taka obora z otwartymi drzwiami, taka drewniana. Wiesz, do Ale której nie, ja chodzi. myślałem, że nas to chodzi o krowy. Dobra, to sprzedam te. Jakieś 5 sztuk za dnie dostaniemy. Za 8 się dostaje. Ile czarne? 640. Dostawaliśmy coś takiego. Nie, ja pamiętam. Na jakieś 640 euro. Oczywiście moje profesjonalne Ej, cofanie. tak w ogóle do tego. Włączamy ten. Kiedy coś mi się stało. Autopilotu. Jakich autopilotów? Nie, żeby szybciej nam rosło. Tak. Jasne. Ale to Czekaj. najlepiej jak posiejesz, żeby nie było tak A. jak Czorny, jak ostatnio, co nie? Graliśmy z Wieną. Tak. O! Słyszałem coś. Tak, 639. No widzę. Jeszcze muszę znaleźć tego moda, tam był taki mod, co nie Czorny, co takie kaczyń było słychać. Aha. Dosyć fajny ten mod. Ło, znosi ten traktor. Kierera, trzeba było wziąć obciążnik. Też obciążnik od mojego ojca? Dlatego Nie, jeżdżę dobra, na na razie nic. okręgniku. Może jednak weź ten kredyt na swój ulubiony kombajn. Nie, to dopiero kredyt wezmę, jak pole urośnie. Orysiuś, Orysiuś. Ursus? Ursus 84 tysiące, czy tam 82. 82 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Leksani! Co? Czekaj, mówię! No obciążnik chciałem ci podstawić tak ładnie. Aczaj. Jak? No, on nie przesuwaj mnie. Ja się, że wiesz, że będziesz jechał i sobie go podczep. Obciążnik podczepić nie umiesz, dobra. Umiesz. No, spokojnie. Czekaj, to co ja mogę zrobić? A my tam dużo, mówię ci, tej pszenicy bodajże. 16. Czekaj, patrz, czego mamy dużo. No, pszenicy, jęczmienia. Nie, fajnie na samym początku ten ciąg bokiem idzie. Jestem się widział. No, biserer jest taki. W 13 był bardzo mocnym się ciągnikiem. Tutaj już jednak, wiesz, większe siewniki, większe sprzęty. Wkurzają mnie te lagi. No, ja też mam jakiś czas takie przycinki. Leksani. Co? Ja nie mam żadnych lagów. Ale ty nie będziesz, bo jesteś hosterem. Hostem na ciszy. Hoster. Może jeszcze hostelem. Hostessą od razu.
A już byś chciał. Ja tam nic nie sugeruję. Wiesz, Torny, może ty nic nie sugerujesz, ale jednak coś zasugerowałeś. Nie sugerując. No dobra. To już skończ swoje gadki. Bo się czuję, jakby tu Wiena siedział, a nie on. Nie. Z tamtej to w ogóle odcinek był porąbany. A, właśnie. Co do odcinka? To, co daję tego, niech piszą w komentarzu, kto chce z nami nagrać. I będziemy do każdego odcinka zapraszać jedną osobę. Tak. Bo tak to przeważnie będziemy we trójkę nagrywać. Ewentualnie Wiena się dołączy. No, ewentualnie Wiena, no. On ma akurat, wiesz, dużą wiedzę o farmie, tak? No bo sam ma tam pole. Orał pole na traktory, hopsiu? Tak, orał pole. Ostatnio jeździł młócić. Tylko jak my to zrobimy, to piszę w komentarzu. No. Do następnego odcinka piszcie w komentarzu. Kiedy będziemy nagrywać lekcję na następny odcinek? Nie wiem. Wiecie, to mnie sugerujcie się, że będziecie w kolejnym odcinku, bo możemy na przykład nagrywać pod rząd też, tak? No, a więc też na przykład teraz planujemy nagrywać pod rząd. No, bo akurat ja wracam po długiej przerwie od nagrywania, niestety przez długie prawa autorskie. Wiena został na 6 miesięcy. To tak samo jak ja. Myślisz na 6 miesięcy? Nie, tu miesiąc na 3 chyba. Tu idzie na 3. Od 27 stycznia. Stycznia to już było? No tylko, że ja miałem odblokowane te filmy dłuższe niż 15 minut. Dopiero 2 czy 3 miesiące temu mnie zablokowali. Właśnie, o to mi chodzi. Ale już wracamy na pełnej parze z nagrywaniem. Będzie nowa seria ze Spontires. Tak. Może w ogóle ostatnio przyjechałem po mostku, nie spadając z niego. Co? No. Wiesz, o który mostek chodzi? Wiem. Znaczy, fakt, że spadłem, jadąc w tamtą stronę, ale wyjeżdżając nie. Nie spadłem akurat. To wielki plus. Wiesz, ja wcześniej nie wiedziałem, co tak, do czego służą te skiby, że zaznaczanie skib. A to jest pomocne, bo tylko wystarczy traktorem po środku jechać i robisz równy te. No. Dobra sprawa. Leksanie, ile masz kasy? 26 tysięcy. Dobra. Pływ opreski inwestujemy w większe te? Większe plony? No. A ile opreski masz kosztuje? 28 tysięcy 800 chyba. A to jeszcze trzeba 2,5 tysiące do... Człowieku. Właśnie jadę skadać zboże. No, pszenica, nie zboże. Pszenica to zboże. Jeden, ale lepiej mówić pszenica, a nie zboże. Ja potem myślę, o co ci chodzi? Ale wiesz, pamiętaj, pszenica to zboże, a rzepak już nie. Rzepak to roślina oleista. No Jezu. A olej rzepakowy. Kujawski. Ostatnio tak, czekaj, skąd ja wracam? Z nad morza i tak skup zboża i rzepaku. I tak się pytałem właśnie, taty. Czemu zboża i rzepaku? Przecież rzepak to zboże. Nie. Rzepak to roślina oleista. Oj to. Twój tato wymyślał. Mamy pole. Teoretycznie jest rolnikiem. Teoretycznie. Dobrze powiedziałem. Jest to teoretycznie. Ty, ja też mam pole za domem. Ale nie moje. No. A mam nasze. Znaczy rolnik to obrabia tam.
Ale jak na przykład mamy ziemniaki tam na polu, no to dostajemy. Nie chcesz ziemniaków? Nie ciąć. Ja dostaję jajka. Bo moja tam kobitka ma kuri. Kogucika. Słyszysz? To sobie nie wiem po co ktoś tego kultywuje, skoro ja tego mam tu kultywator od razu, ale mniej szukam. No właśnie mówiłem tobie, że tak. Chyba, że sprzedamy ten kultywator i kupimy opryskiwacz. Chociaż w sumie już mogę kupić. To sprzedaj ten kultywator, po cholerę ja nim jeżdżę. Będą większe plony. Ja bym sobie pojeździł tym opryskiwaczem. To kultywator sprzedaję. No ja już go odpiąłem. 12,5 tysiąca wejdzie tobie. Sprzedaj. Okej. Czekaj, to trzeba nam gdzieś opryskiwać. Wybierz. Co ten za 29 tysięcy? No i zresetuj go na respa do nas tu. A jak go zresetować? Dajesz, o, już zresetowany. Aha. Od i masz taką mapkę, gdzie tam są maszyny. I tam masz prawie resetuj pojazd to narzędzie. Teraz pytanie, tam jest butla z wodą. Właśnie się pół dnia lało, pół dnia jest tak szalone. Nie, u mnie padało tak chwilę, bo miała być ponoć burza, ale nie było. U mnie padało 3 razy dzisiaj. U mnie, nie wiem, nie liczyłem. Masz dużo pieniędzy na to? Nie masz chyba. Na bo to też kaciora leci. Wiem, na mam się 20 tysięcy przypomnę. $579 zabrałeś czorny. Tak już mu liczysz? Nie, bo tu pokazane jest. To jest pokazane ile poszło. A to nie był mu, to teraz dodali. 1-3. No bo pokazuje na przykład, czy tego... To takie minus coś, to nie, tak, albo minus coś. Tak, na czerwono pokazuje ile straciłeś kasy, a na zielono ile dodało. Nad hadem z prędkością. Kurwa, ja ten nie jeździć nie umiem. Co? To ty prawie mówisz? Nad hadem z prędkością i tak dalej, z paliwem. Tak. Nie. Pod cel, pod tym, pod portfelem. A no? Oczywiście. Tak, gdzie jest jęczmień najdroższy? Jedziemy do... O, jęczmień jest droższy od pszenicy. Łyna. Gdzie był młyn? Łyn jest na prawo od nas. Łyn jest u góry od nas. Na prawo od nas jest bar. Kurde, małe paski takie nie zasiane zostawiłem, ale nie wszystkie. Dobra, tam... Tyle nas jest bali. Leksanie, kupimy twój ulubiony header. Tak. U nas to kupę trochę. Tylko, że będzie trzeba ciągnikiem cofać. A to cicho. Trzeba będzie pole wykupić się. Oj, na razie to nam starczy. No nie powiedziałbym, że nam starczy. Tak, chodźcie, kupimy sobie 9. Bo się postraszyło. Tak, w ogóle jeszcze tutaj Leksani może usuw na sekundę pracownika i pokaż w sklepie DLC, które jest darmowe zresztą do farminga. Dobra, nie będę ustawiał. Dokładniej ładowarkę było? Kołową. Musisz przejść strzałkami do modów. Dokładniej ładowarkę kołową New Holland i ładowarkę teleskopową New Hollanda. A, dokładnie. Darmowy DLC, ta. Ewentualnie linka damy w opisie do pobrania.
Tak, dokładnie. I umieją Mistera Play będzie w opisie filmu. To jakoś modyfikacje mamy jedynie inspektora i może się zauważyć małą postrzegawcze osoby jedynie. Pod czasem z gry mam czas realny, która godzina jest teraz. Dokładnie. 18:46. Gada się, Leksani. Leksani, szybciej tam. Patrz, gdzie ja już jestem. Ale jaki oprysk jest gigantyczny. No powiedz, oprysk ma... 24 metry. 24 to ma? Tak. Skąd ty to wiesz? Nie jest to napisane. Tam jest napisane. A nie, no jest szeroko zobaczona. No, a ten ma 8 metrów. Wydaje się, czy 4, 6. Czy 6. O. Ten najlepiej by było tu ten... trochę nawozu dać. Od krówek. Jak to mówi nasz tutaj teamspeakowy spec od farminga, Anglik, no to, że oprysk najbardziej zwiększa plony. Tak, właśnie, zapraszamy na Teamspeaka. IP też będzie podane w opisie filmu. No. Chyba nic nie stanie, że go spryskam teraz. Kogo? No, to skoszone. Chyba nie. Nie, nie powinno się stać. Tylko ja zaczepię od ciebie, wiesz? Na jeden odcinek. Co? Tak. Anglika można by wziąć. No też można by wziąć. Ale dawno go na TS-ie nie widziałem tutaj. Gruby przejął kompa chyba. Tyle co poczekam. Już 17 minut odcinka. Tak? Nie, no, nie wiem, czy w tym odcinku zdążymy to zrobić. Oj. Tak szybko leci, co nie? No. Dawno nie nagrywałem, bo strasznie się dużo. A nie masz tego na drugim monitorze tego? Tego. No. Programu ile już nagrywasz? Na drugim monitorze to ja mam YouTube'a. To tam masz YouTube'a! No i YouTube. Ale nie ogląda. Tak, oglądam od razu. No wiem, że nie oglądasz, no. A jakiś chcesz fajny kawał? Kawał. Kawał. Tak. Kanał. A już chciałbyś wiedzieć. Co? A już chciałbyś wiedzieć. Oczywiście. Pewnie YouTube.com, Mr. Leksanie. Tak. Podróż, że nie masz nic. Sama za ciebie ogląda. Muszę mieć 500 subskrypcji, żeby nic nie standardowo był górem. Także jeszcze brakuje mi tylko 345. Ziemniaki poszły do góry. Co? Ziemniaki poszły do góry. Ło, buraki, 1004. Zadajmy buraki. Ile masz kasy? 43 tysiące. Ładnie. Czekajcie, ja włączę teraz szybkie rośnięcie. Czekaj, czas rzeczywisty, czas na 120. Wzrost roślin szybki, usychanie roślin wyłączone. I tak, to nam szybciej urośnie, to? Tak. Masz
tym czasie, co będzie to rosło, to się wejdzie kredyt, kupi się mój kombajn. Tak, i znowu będziesz tylko w tym kombajnie siedział. Tak. Bo nikomu kłasić. To jest moja zabaweczka. Dobra, ale nie wiem, czy będzie nas to... Nie, no powinno nas być stać na header. Kombajn 150 tysięcy kosztuje. Ładnie prosto jedziesz. Wiem. Mówię, że trochę dziury zostają. Wiesz, Leksan jeździ tak prosto, jakby wczoraj był na imprezie. Wczoraj był poniedziałek, tak? No. Gdzie? Czy wczoraj? Wczoraj był wtorek. Poniedziałek. Czyli jednak byłeś na imprezie, bo nawet dnia tygodnia nie pamiętam. Bo ja się pogubiłem. Ksenia, ty teraz do roboty chodzisz? Tak. Cały czas. Czarny. Jep. Przesunęłem. Aj się leczą. Laga miałem. Ja cię przesunęłem. O 8,5 tysiąca wpadło. No. Trochę więcej powinno ci wpaść, bo jest 1004. Nie, 8500 coś. No właśnie, 500 coś. Tam za każdą tonę plus 4. Dobra, ostatni pasek. Sieje. 8526 punktów tobie wpaść. Nie, zobaczysz mi odcinek. Wiesz, że będę trudny się. Ja nie nabijał. A co myślisz, nie? Dasz łapkę na mnie jeszcze? Nie no, zawsze daj. A w ogóle dzisiaj czwarty widzisz dla jakiejś trend, już nagrywałeś? Ja jeszcze nie z tego nie nagrałem trzeciego sezonu. A no rzeczywiście. Ja właśnie może dzisiaj przysiądę i nagram cały sezon nagrany. Bo już jest spolszczenie nawet. Jedziesz? Przydałby się karczem, umyć go trochę, ale nie wiem. O, patrz, rzepak rośnie. O. Bardzo szybko. Jak jeździ. Oni tu sprzedają ten sam porozum lewa, co nie? Ja jadę sprzedać kombajn. No pojedę tym sprzedać. Wezmę od razu kredyt i kupię drugi kombajn i przyjadę. Ile masz kasy? 51 tysięcy. Posłuchaj, może kupimy tego? Przyczepę większą. No właśnie o to chciałem powiedzieć. 24 tysiące Kroger Agroliner. Okej. Okay. Łosiówka. Ile my możemy kredytu wziąć? 200 tysięcy. To powinno, to starczy. No. Starczy, no spoczę. Jeszcze sprzedam kombajn. Zależy ile twój header. Twój header 65 tysięcy. Ale sprzedam kombajn i w sumie można tą małą przyczepę sprzedać jeszcze. O. To możesz w sumie ją wieść. Po co tam wieść? Sprzedam ją za 3600. No to jak chcesz. Pewnie był więcej warty niż ona. Tak, Sani. Dojechałeś już? Daj się tam do kombajnu. Wejdź wysiądź. Sześćdziesiąt trzy tysiące.
Ile masz kasy teraz? Ja, ale kupcie sobie jakiś ciąg ten... ten... jakąś przyczepkę, bo my nie mamy przyczepki. No aktualnie żadnej nie mamy, tak? Bo no sprzedaliśmy. A właśnie to... A dobra, te pojazdy... Wybierz. Kup. Lag. Przez chwilę przejechałem przez teksturę. Znaczy przez model. Kup. Czekaj, co nam jeszcze trzeba... wywrotki. No i tego zielonego, co nie? Ale to jest dwuosiowa. Miałby się wycofać. To którą chcesz? Może to. Ile masz kasy? 65 tysięcy. W sumie można kupić tą szarą. Fliegel. To nie wiem, czy ona nie będzie za duża do tego kombajnu. Nie, nie będzie. Kupuj. Dobra, zostało 29 tysięcy. Tylko musisz ciąg wziąć. Czekaj. Nie, weź na razie tego odczep. Chcę cię zobaczyć. Podjedziesz. Podjedziesz, bo to widać. O, lag nie włączył światło. O, zawsze jak się włączy światło, jest lag. Zawsze jak pierwszy raz. No i jak wyłączysz? Nie, jak wyłączysz? A nie, jak, bo z tyłu włączyłem. Ogólnie włącz, pod home. Czekaj. Nie wiesz, gdzie jest home? Nie, bo wiesz, to nowa klawiatura jeszcze, bo tu są czasami dziwne oznaczenia. A. Dobra, ustaw się tu. I chyba zakończymy już odcinek, co? Właśnie tak myślę i tego. 27 minut. No. Dobra, wysiadka. Czarny. Chodź, że tu. Chodźcie na tle tego o tako. Stańcie tak przed kombajnem. Ładnie. Tu? O. Ale ja nie mam ładnego widoku. Oj tam. Jak dostaniemy tak. O tako i... stań. No. O. Urodziłeś tak się w rzepaku. Pegnaj się. Dobra. Także... zapraszamy do oglądania, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. I w komentarzach zostawiajcie propozycje oczywiście. Piszcie, no, że chcielibyście nagrać z nami. Tak, i chętnych zapraszamy na TeamSpeaka, a IP będzie podane w opisie filmu. Tak jak modyfikacje. Linki do modyfikacji po prostu też damy w opisie. I co? To chyba na tyle. To na razie. Także cześć. Siemanko.